Witam panią. Halo, halo. No halo, słychać mnie? Tak, słyszę pana. Słucham, co pani. Chciałem zamówić dwie Giuseppe. Czy na ten moment tylko na wynos? No, czyli że przyjadę odebrać, tak? Dobra, to tak, to słucham, jakie będą. No to będzie dwa razy Giuseppe z szynką, to ham, co jest zawsze w sklepie. Czyli zwykła serszynka. No tak, ale to jest z firmy Giuseppe ta pizza? Taka... Nie, robił swoje. A, o kurde. A to będzie dobre? Nie, nie będzie. Bo ja jestem przyzwyczajony, żeby jeść taką Giuseppe, co jest w Dino za 11 zł. I czy tu by była w takiej samej cenie? To chyba musi pan jechać do Biedronki, nie do nas. To w Biedronce jest? Halo? Halo, jest tam pani? Ty jeszcze raz dzwonię. Witam. Halo, dzień dobry. No, halo. Halo, słyszę. Chciałem zamówić pizzę z własnymi składnikami. Dobrze, ale w tym momencie z odbiorem osobistym. No tak, ja już nie dowożył. No ja przyjadę to odebrać. Dobrze, to co to ma być? No, pizza szefowska dwa razy będzie. Jaka? Szefowska. Nie mamy takiej, co pan na niej chce? No to własne składniki będą, bo szefowska to jest własne składniki. To znaczy? No, że ja będę wybierał własne składniki i no będzie... No dobrze, to niech pan mówi, co... I o to mi chodzi, że będzie pizza z takimi składnikami, że ja sobie wybiorę, co tam ma być. Dobrze. Proszę wybierać. Że będą moje składniki, to co powiem. No to dobrze, to proszę mówić. Mogę już mówić? Tak. A ma pani długopis na pewno, żeby to zapisać, żeby nie zapomniała pani? Mam. Dobra, a kartkę pani ma? Mam wszystko. Dobra, to już mogę mówić, tak? Tak. Dobra, to na... jakie są rozmiary? 23 i 30. A większych nie ma? Nie ma. To będą trzy pizze. Dobrze. I będą te 30 tych centymetrów. Dobrze. Dwie pizze będą takie same, a trzecia będzie inna. Dobrze, proszę mówić najpierw te dwie. Dobra, to już mogę mówić składniki? Tak. Dobra, to pani słucha teraz. Będzie tak, wysmarowane sosami pomidorowymi. Mhm. Później będzie tak. Szynka. Papryka. Tak. Pomidor. Szynka, papryka, co jeszcze? Pomidor. Tak. Szynka. No już pan mówił. Aha, dobra, zapomniałem. To będzie tak, jeszcze papryka? Też pan mówił. Aha. To co tam już powiedziałem? Pani mi przypomni teraz. Szynka, papryka, pomidor. To jeszcze będzie tak, salami? No. I pieczarki. I to dwie pizze będą skończone już? A trzecia będzie taka tak. Już. A trzecia będzie taka, już mogę mówić? Może pan mówić. Dobra, to pani zapisuje trzecią. To będzie tak, wysmarowana sosem pomidorowym. Mhm. Szynka. Tak. Sarceson. Nie mamy sarcesonu. Nie? Nie. A jakiś bareron? Też nie. A jakiś boczek z takiego, wie pani, taki gruby, żeby był tu... Boczek tu... mam. No, on nie jest gruby. A żeby taki był tuściutki, by dało radę? Nie, po prostu, wie pan, no jest jaki jest, no. Dobra, to bez tego boczku będzie, tylko golonkę pani mi pokroi na pizzę. Nie mamy golonki. No jak nie ma golonki? Normalnie. Dobra, to będzie tak, ser gorgonzola. Jest? Czy to jest?
Ser gorgonzola. Nie ma czegoś takiego. Wie pan, co, niech pan sobie spojrzy na menu i zadzwoni jeszcze Nie, raz. nie, nie. Halo. Bo ja już kończę. O, jest żywiecka? Nie ma. Proszę sprawdzić menu i wtedy oddzwonić. Aha. Ty, rozłączyła się, ale chamstwo. Odbicie golek facetów. Rozdzwoniłem się do pani Kasi w sprawie laptopa? Tak, można ze mną rozmawiać. No bo ja dzwonię w sprawie laptopa, a za przeproszeniem jakiś facet odebrał. Napalony. Halo? Czy pani Kasia jest przy komórce? Nie, nie ma. Aha. To na chuj pan odbiera telefony, jak pan nie jest Kasią? A na chuj ty się pytasz, człowieku? Bo tu jest napisane pani Kasia, a jakiś chuj odebrał. A chuj tu, wiesz co, zaraz może kurwa pojechać z tobą, na razie. Gdzie pojechać chcesz? Ja cię nie zawiozę, bo ty na paliwo nie masz, ty grosza przy dupie nie masz. Człowieku, laptopa musisz sprzedawać twoja kobita, bo kasy nie masz. Halo? No odezwij się, jak taki mądry byłeś. Halo? Jesteś tam? Bo słyszę, jak oddychasz przy komórce. Słyszę, jak oddychasz. Zatkało cię, co? Zatkało kakao, co? Dobra, spierdalaj. No, spierdalaj. Chamie. Oszuście i złodzieju. Dobra. Halo? Halo, witam. I co? Odzwonię w sprawie laptopa, to jest aktualne? No, panie. Aktualne czy nieaktualne? Aktualne. Ma pan go teraz pod ręką? Proszę? Czy ma pan teraz pod ręką tego laptopa? Nie mam teraz pod ręką. A kiedy pan będzie go miał pod ręką? No nie wiem, jutro. Wstanę. A czemu nie dzisiaj? Halo? Śpię już. Śpi pan już? Tak. A ja tam słyszałem, że pan z jakimś facetem gadał, a pan oszukuje tu, że śpi. To telewizor chyba, że chodzi. No pan, to pan telewizję ogląda, a nie pan śpi. Dobra, panie, ubieraj się, ja laptopa chcę kupić, tak? Raz, dwa, trzy po laptopa ma pan iść, bo ja tego wymagam, tak? Zaraz dzwonię na policję, jeśli pan nie... Proszę jutro dzwonić. Proszę pana, nie będę jutro dzwonił. Pan ubiera teraz galot... O, rozłączył się. Ważna oferta. Witamy w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, ołówek i kredka. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie recepcji. Administracja 226. Welcome to the student houses of University of Wrocław, ołówek and kredka. Please dial the extension number or wait for a connection with the reception. Administration 226. TVP Info, jutro będzie film o tobie. No chyba cię pojebało, typie. Dom studencki, ołówek, portier, słucham. Halo, witam. Pusty destroyer, bomba klatrzej. Słucham. Mam pytanie, czy koledzy mogą zostać na noc w pokoju? Jest zakaz przyjmowania gości przez okres wakacji. Dlaczego? Bo tak, sobie wymyśliła administracja. Ale ja tu mam gości w pokoju normalnie. Ale nie mogą zostać na noc. Aha, a normalnie w dzień mogą? Jest możliwość przyjmowania gości w ciągu dnia, tylko jest zakaz noclegów. Aha, bo my tu imprezę robiliśmy, oni się tak napili, że nie mają siły do domu wrócić. To nie jest mój problem. Czyli mogą zostać tak po cichu, jak coś to pan nic nie wie. Obawiam się, że nie mogą zostać. No tak, ale pan nic nie wie, tak? I tak w akademii... Właśnie mi pan powiedział. No tak, ale panie, no rozmowy nie są nagrywane, tak? Więc to nic się nie stanie, pan się ogarnie, tak? Zadał pan pytanie, na które otrzymał pan odpowiedź. Sam, co pan jeszcze... Dobra, czyli zostaną sobie po cichu i tyle. Dobra, dzięki za informację. No, na razie. Ej, ale jakiś dziwny typ. Pani pracuje? Nie, śpię sobie. Aha, jak, bo mam pytanie. No to słucham.
Czy może pani nam podjechać po flaszkę do pokoju? Bo nam się skończył alkohol. Tak, i co jeszcze? Zagrychę też? Nie, bo my nie potrzebujemy. No to szkoda. Zadzwońcie na Ubera. Na Ubera? Ty, ale jazda. To jutro nie bala. Akademik Zodiak, słucham. Halo, witam. Witam. Mam pytanie. Słucham. Bo pani jest teraz na recepcji? Pani pracuje? Nie, śpię sobie. Aha, jak, bo mam pytanie. No to słucham. Czy może pani nam podjechać po flaszkę do pokoju? Bo nam się skończył alkohol. Tak, i co jeszcze? Zagrychę też? Nie, bo my nie potrzebujemy. No to szkoda. Zadzwońcie na Ubera. Na Ubera? O. Czekajcie, już wam pokazuję. W bardzo dobrym stanie ona mówi to jest. Halo? Halo, witam. Dzwonię w sprawie garażu w bardzo dobrym stanie. To jest aktualne? Jest aktualne, ale pytam męża do rozmowy, dobrze? Dobrze. Panu wszystko. Dobrze, dobrze. Wyjaśni. Dobrze, to czekam. To poczeka. Dobrze. O. 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 Tak, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie garażu w bardzo dobrym stanie, to jest aktualne? W dobrym stanie, tak, jest aktualny. Jest w bardzo dobrym stanie, z tego co widzę. Pan mi powie, pan ma klucze od niego? On nie jest zamykany. Bo on stoi na działce tak naprawdę i... Ale można go zamknąć, czy nie? Tak, tak, jak najbardziej. Bo ja bym chciał to... Pan mi powie, to trzeba jakieś pozwolenie na to? Proszę? Trzeba jakieś pozwolenie na to? Nie, to jest garaż. Bo ja mieszkam w bloku, wie pan, i mam takie podwórko wspólne z sąsiadami i chciałem na tym podwórku postawić. Aha, wie pan co, nie trzeba, to jest... I chciałem tam chować motocykl i nagrywać filmy w tym garażu. To jak najbardziej, no wie pan co, to jest... A on jest ocieplany, jest tam prąd w tym garażu jakiś? Nie, nie ma, bo on był stawiany w celach budowy domu. Aha. A tam się przesunęło. I wybudował pan dom, czy nie jeszcze? Nie, jeszcze nie. Przesunąłem to wszystko. Aha. Dobra. A jak zrobimy z dowozem? Czy pan mi ten garaż przywiózł? Nie mam takiej możliwości. A czym to się przewozi? Tirem, czy jakimś ciągnikiem? Wie pan co, na większego busa, jego się rozkręca. Aha, pan go rozkręci wtedy, czy ja sam będę musiał? No to już sobie, ja zostawiam to klientowi, tak? No to Aha. jest klucz chyba 13 na sodówkę i ja go skręcałem. Aha. No to nie, to jest na kilka A w tym garażu zmieści się łóżko? Zmieści się. Czyli w tym garażu można uprawiać seks? Tak? A jest tam toaleta w tym garażu? I czy internet można założyć? Ty, rozłączył się. Halo? Witam. Halo? Witam. Halo? No słucham pana, słucham. Żyjesz tam, panie, czy nie żyjesz? Halo? Halo, halo. No halo! Słychać Mówi. Mnie? No. Słychać mnie? No. Mirek z tej strony, dzwonię w sprawie garażu blaszanego. No. Jestem zainteresowany tym garażem. No to jesteś drugi, który jest zainteresowany tym garażem. A to już sprzedany jest? No jeszcze nie, ale tam gościu jest poważnie zainteresowany. A zapłacił już zaliczkę? Na razie nie, a ja zaliczek nie biorę. To ja bym wpłacił zaliczkę. Nie, przyjeżdżasz, wpłacisz, zabierasz, dziękuję, do widzenia. Żadnych zaliczek. A można płacić w euro? Nie. A w jakiejś innej walucie niż złotówki? Nie, złotówki. Aha, a do... Przyjeżdżasz, bierzesz. Dobra, to a jest tam jakiś kantor blisko, w tej miejscowości? Nie. Aha, to będę musiał u siebie wymienić. No, będziesz musiał u siebie, nie wiem tam skąd jesteś, ale... Chyba, że przelewem można zapłacić. Nie, nie. Aha. Żadnych przelewów, tylko gotówka do ręki, koniec. Aha. Nie ma dyskusji. Najwcześniej przyszły tydzień, nie? Aha. Zmieści się do tego garażu samochód Fiat Multipla?
Nie. To jest 2 na 3 metry. No jak nie? To co to jest za garaż? Że się samochód nie zmieści? No masz w ogłoszeniu... Masz w ogłoszeniu... Ale panie, to co mnie ogłoszenie metry. Interesuje, tak? Ja tu zwołałem sprawy garaż na samochód. Masz to, co jest w ogłoszeniu napisane. Panie, mnie ogłoszenie metry. Nie interesuje, pan sprzedaje garaż, tak? Do prawdziwego garażu się samochód mieści. A jak no, się a nie do mieści... tego się nie mieści. A jak się nie mieści, to nie jest dobra, garaż. Dobra, na razie. No. Pozwalam ci się rozłączyć. Dobra, rozłączył się. Ale mnie wkur... Tak. Dzwonię w sprawie auta Polo Leaf, to jest aktualne? Polówka tak, aktualne. 2 sztuki mam, że tak powiem. A skąd pan ma tyle? Pan jest handlarzem? Nie, wie pan, komuś jadę nawet w tej chwili, wyjeżdżam aż pod bon po auto i przy okazji spisuję sobie coś takie, no niedrogie, że tak powiem, żeby to jakoś wyglądało, nie? I fajnie, aha, bo nie muszę kupować, a zabieram człowiekowi, a jak kupię, to po prostu wtedy jadę na drugi raz. Aha. A on jest w dobrym stanie? Jakieś ukryte wady by pan mi wymienił tego auta? O który tam jest? Jedna za 8, do której pan mówi. Ten za 9999. To jest bardzo dobrym stanie. Nie ma nic naprawdę na tą chwilę do roboty tam. Ja nie mam dokumentów. Tam był prawdopodobnie wymieniony kompletny rozrząd. Bo nawet widać w oleju nowy. Wszystko naprawdę wygląda jak powinno wyglądać. Czyli praktycznie jakby z salonu wyjechał. Wie pan, ilośletni samochód i liczyć, że on z salonu wyjechał, to tak trochę nie działa, nie? Bo jeżeli ja bym go... Ale podobny, ale to... podobny jak w salonie, pan szczerze powie. Nie, pan nie uważa, że takie samochody gdziekolwiek są tyloletnie, ale wygląda bardzo ładnie, nic nie było w Polsce malowane, naprawdę nic, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ma jedną obcierkę przy tylnej klamce, już panu mówię, za pasażerem. Ale te zdjęć pan nie zobaczy. To po prostu jest taka delikatna ryska. A będzie, będzie można z lakierem miernikiem przyjechać? Pomierzyć? Zapraszam, nie ma problemu. A skąd pan jest, tak pytam? A pan jest z Dębna? Dębno, same Dębno, tak. No to ja tak daleko nie mam. Ja jestem z Kostrzyna nad Odrą. A, no brata mam w Kostrzynie nad Odrą, także. Ale powiem panu tak, nie jutro, bo ja mówię, ja lecę 750 km do Bonn. No jeszcze daleko mam, że tak powiem, także jutro cały dzień mnie nie ma, pojutrze środa, to już na pewno będę. A ten samochód jest za nie, jest do opłat, ale gdzieś 500 zł, 550 maksymalnie wszystko panu się zamknie, nie? A on jest za granicą? Za granicy on jest? Tak, z Niemiec. Aha. Nie, no ja powiem panu, nawet jak pan by nie chciał mojego kupić, jak pan nie kupuje nic, co tam duże, jak 2-3 lata w Polsce jeździ, bo... Ale niech pan uwierzy, nie ma auta. Nie ma już wtedy auta. Aha. A olejki były wymieniane? Niech pan uwierzy, tam jest po wymianie rozrządu. Olej jaśniutki, wszystko chodzi, łańcuch, to wszystko jest wymienione, naprawdę. A płyn w tych spryskiwaczach jest? A skąd mam wiedzieć? Aha. A, dobra, mi się pomyliło, mi chodziło tak. Czy jest płyn w migaczach, tu mi syn napisał. Jest. Jest? Płyn w migaczach? Tak. Ty, rozłączył się. Wyczuł to. Dobre? Halo, witam, dzwonię w sprawie krowy pierwiastka, to jest aktualne? Tak, aktualne, dzień dobry. Dobry wieczór. Jestem zainteresowany tą krową. No. Ona daje mleko? Tak, oczywiście. I ona jest mięsna, tak? Tak, ona mięsna, ale ona jeszcze karmicielaka jeszcze. Czyli do zabicia jest, tak? Kto, ta krowa? No jak mięsna? To na mięso, tak? Pan mi jeszcze powie, bo ja muszę sprawdzić, czy ona jest zdrowa. Ile ona ma łatek? O Jezus Mario. Jeżeli ile ona ma łatek? No panie, no co pan... To pan powinien wiedzieć, przecież to jest zapisane w dowodzie. Ale to nie jest... Ja nie mam żadnych... Ale panie, no ile ona ma łatek na ciele, tak? Pan mi powie. To skąd ja mogę wiedzieć? No panie, to jest pana krowa, czy moja? No to moja krowa, ja wiem ile to ma łatek, proszę pana. Ja panie, pan zakłada teraz klapki Kubota i idzie pan policzyć i mi pan powie, ile ona ma łatek. Raz.
Nie, teraz na pewno panu nie pójdę, bo ona jest w polu, a jest burza, jak nie wiem, także na pewno teraz nie to pójdę. To co, pan krowę na burzę wypuścił, żeby ją piorun czepnął? Nie, ja ona ma drzewa schronienie, wszystko. Także no panie, no ale ona ma kaganiec na pysku, to pioruny ściągnie na siebie. I ją piorun. I ją piorun szczeli. No panie, pan jest poważny? Dobra, rozłączył się widzowie. Halo, jest tam pan? O. Odzwonię w sprawie krowy, halo. No, aktualne, tak. Aktualne? No. I to jest za 7100 zł, tak? Tak. A da radę coś taniej ją puścić? No może trochę. Za 6000? Nie, za 6 to nie. Za 6500? No, trochę jakby jeszcze dorzucił. No panie, no ale paliwo wszystko straci, tak? Bo ja będę musiał to przetransportować. A skąd pan dzwoni? Ja muszę panie kierowcę nająć, to musi wszystko być zrobione. A skąd pan dzwoni? A pan jest z Podlasia, tak? Tak, a pan? Koryciny, wie pan gdzie to jest? Koryciny? Halo? No halo, wiem no. No, no to ja stamtąd jestem. Dzwoni pan jutro rano, jak ja z tobą przyjechać, to zadzwoni. A teraz nie można się dogadać? No to nie moja krowa, to na prośbę wujka wystawiona. No panie, no to nie jest pana krowa, a pan telefony odbierasz obce? No ale on nie ma telefonu, kazał mi wystawić. On telefonu nie ma? Nie. To co, on w średniowieczu żyje? Jak można telefonu nie mieć? Ja pierdzielę. Ty, wujek telefonu nie ma. Witam. Witam, witam. Dzwonię w sprawie krowy, to jest aktualne? Tak. Pan mi powie, ona jest zdrowa ta krowa? Tak, zdrowa, zdrowa. Bo taką głowę ma dziwną, prostokątną, jeszcze nie widziałem takiej. Jak prostokątną? No panie, no jakby jakaś chora była, chciałem się upewnić. Nie, nie jest chora. A ona zgubi rogi, czy ona będzie cały czas z rogami chodzić? Z rogami. Czyli nie odpadną jej? Nie, nie, nie. Czyli to jest byk, tak? Nie, to jest krowa. Aha, no dobra, bo jeszcze nie widziałem, żeby krowa miała rogi. Jak to? No panie, no bez rogów są. Krowy są z rogami i bez dobra, rogów. Panie, pan mi powie, ona daje mleko? Daje, daje. Ile litrów dziennie? No 10. 10 litrów dziennie daje, tak? Znaczy na raz, na jeden udy. Aha, a ile razy dziennie ją trzeba wydoić? 2. Czyli 20 litrów dziennie, tak? Tak. O, no to panu powiem, że ona szybko mi się zwróci. Będę handlował na wsi to mlekiem od krowy. 20. Tak? Będę miał 100 zł dziennie zarobku. Czyli ona mi się zwróci w 2 miesiące. Ta krowa. No to już. A daj panu wąż. Dobra, a to kiedy można po nią zajechać, po tą krowę? A kiedy pan chce? A pan ma dwie krowy czy jedną? Ronaldo wpłacił 2 złote. O, ja 5. Ale ja dzwonię z ogłoszenia, ja chcę kupić te dwie, co na ogłoszeniu są. To aż dwie? No dwie od razu, a po co jedną, żeby się samotna czuła? A daleko pan mieszka? A co to za kobita tam kaszlała, kaszel ba się czymś dławi? A to moja żona. A dobra, myślałem, że to u mnie w domu. Nie, 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 nie. To co, ona chora jest na COVID-a, czy na co? No jak chora, po prostu zakaszlała. No panie, no zdrowy człowiek nie kaszle, tak? Dobra. Przelewę można płacić za tę krowę, czy nie? Słucham? Przelewę można... Nie, gotówką, gotówką. W złotówkach, czy można płacić, nie wiem, w jakichś ukraińskich walutach, w hrywnach? Złotówka. Dobra, a w euro? Nie, złotówka. No dobra, a z transportem jakbyśmy zrobili? Pan by pomógł w transporcie? Nie, nie, nie. Pana transport. Aha, a czym to się przewozi? Rowerem. No nie, no to ciągnikiem czy tirem, no pan powie szczerze. A czym pan sobie chce? Czyli ciągnikiem można, tak? Można, można. A to trzeba jakąś specjalną przyczepę mieć do tego? No na to wygląda. Aha. No dobra, jestem zainteresowany. A za 6 tysięcy byśmy dali radę zrobić, bo tu za 6400 jest. No nie bardzo.
O, jeszcze pan mi powie, muszę sprawdzić, czy ta krowa jest na pewno zdrowa. Ile ona ma łatek, pan mi powie? Dwa. Dwie łatki tylko ma? Dwie. No to ona jest chora. Czemu pan mi chorą krowę chce sprzedać? To mi tutaj pan opowiada. Co to tam za baba się odzywa? Za przeproszeniem się wtrącam w rozmowę. Ej, było blisko Rage'a. Tak, słucham? Halo, witam panią. Witam. Ja mam taki problem, bo jestem tu z rodziną na wakacjach w pokoju. Oni już śpią. Mhm. Oni już śpią, ja otworzyłem okno, żeby przewietrzyć trochę, bo zaduch był. I wleciał mi jakiś ptak do pokoju, coś w podobie do mewy, ale nie wiem do końca, co to jest. Czy to jest jakiś nietoperz? Nie wiem dokładnie, co to jest. I nie wiem, jak go w ogóle wygonić, bo on siedzi na suficie w rogu. No i? Jak ja go próbuję przegonić... Halo? Tak, słucham. Jak ja go próbuję przegonić, to on wydaje jakieś dźwięki takie. Nie wiem. Halo? Tak, słucham pana. Czy ma pani jakiegoś kija czy coś, żeby wygonić z pokoju go? Tego ptaka. Dobrze, w jakim pani jest pokoju? Już sprawdzam, to pisze na drzwiach, jest napisane, tak? Tak. Już sprawdzam. Jezu, jak to beczy, słyszy to pani? Nie słyszę. Słyszy to pani, jakie on dźwięki wydaje? Ała, moje uszy, halo! Ała! Dobrze, proszę podać numer pokoju. Numer pokoju 16, halo! Jezu, jak to beczy! Ej, dobry telefon? Ja słucham. Halo, witam. Halo. Dzień dobry. Jakaś gromada ptaków mi do pokoju wleciała. Halo. Jeszcze raz. Jakaś gromada ptaków mi Halo. Gromada ptaków mi do pokoju wleciała. To znaczy? No jakieś trzy mewy czy coś takiego mi wleciało, nie mogę się pozbyć tego w ogóle. A w jakim jest pan pokoju? Pokój numer 16, jak najszybciej, bo te mewy zaczynają kupę robić taką białą. Takie białe bobki wylatują na podłogę. Słyszy to pani, jak one kwiczą? Jak one miałczą, jak one kwiczą? Słyszy to pani? Nie słyszę. Nie słyszy pani? Nie. No jak pani nie słyszy? Halo? Ała, moje uszy! Halo! No halo, jest tam pani? No halo, mnie zaraz te mewy zjedzą, szybciej, halo! Halo! Zaraz mnie mewy zjedzą, halo! Halo! Ej, ona się rozłączyła, no zero pomocy. Słucham. Halo, witam. Halo. Halo, witam. Tak. Słychać mnie dobrze? Tak. Ja telefonuję w sprawie. Ja chciałbym zamówić pizzę. Tak. Czy jest możliwość na dowóz? Czy można zamówić? A teraz mnie słychać? A teraz mnie słychać? Proszę. Dobrze mnie słychać? Halo? Tak? Chciałem zamówić pizzę. Tak? Z własnej... Albo szefowska niech będzie. Pizza szefowska. Nie mamy takiej. Aha, to będą własne skórki. 10 złotych. Elo. Tak? To będzie tak. Wysmarowana sosikiem czosnkowym, bo na pomidory mam uczulenie. Kurwa, do mejta usłyszała. Halo? Witam. Dobrze mnie słychać? Słucham. Dobrze mnie słychać? Słucham. Dobrze mnie słychać? Słucham cię. Dzwonię w sprawie auta. Po co po mnie dzwonisz? Jeszcze raz? Po co po mnie dzwonisz? W sprawie samochodu. Fiat Multipla. Jest mi wiele. Spadaj, gość. Ty, wyrażaj się, chamie! Ty, skurwysyn, mówi, że niedziela jest.
telefoniczny KFC, Halina przy telefonie. W czym mogę pomóc? KFC? Halo? Tak, pan się zadzwonił do KFC. A chciałem do pizzy się zadzwonić. Bo to mówiło, że wybierz jeden, to połączy z pizzą. Dobrze. Halo? Już zaraz się przeloguję, tak. To pani mnie przełączy, o. Da tak radę zrobić? Ja zaraz się przeloguję. A i pani na pizzę będzie przyjmować, tak? Tak, bo to nasze restauracje wszystkie. No i pięknie. I słucham pana. Jaka miejscowość? Miejscowość Białystok. Białystok? Bo tu w Białymstoku jestem teraz. A ja bym przyjechał odebrać. Ja bym przyjechał odebrać ją. A, dobrze, na jakiej ulicy chce pan odebrać? No w lokalu jakimś. Ale konkretnie? No to pani mi wybierze, bo ja akurat się nudzę, to pojadę tam, gdzie pani wybierze. Coś blisko centrum Białego Stoku. Proszę mi podać ulicę jakąkolwiek. Ale ja chyba w czasach jestem, ja nie wiem jaka ulica. Pani mi wybierze tam. Blisko centrum. Proszę pana, ja jestem w Warszawie, no wybierzę. Dobrze, ja wybieram Sienkiewicza 3. Dobra, pasuje panu? Tak, pasuje. Dobrze. No. I słucham pana. To będzie tak. Pizza szefowska 2 razy. A co? Pierwsze słyszę. Nie ma takiej? Mm-mm. To własne składniki, bo u nas w Sosnowcu to szefowska jest. A tutaj widzę to zacofane. No, u nas nie ma. A tutaj widzę to zacofane. Pizza Hut nie ma czegoś takiego. A tutaj widzę to zacofany. Ten Białystok jest taki, że normalnie żyć tu się nie da. Ja nie wiem, jak tu ludzie żyją. Dobra, pani mi zrobi własne składniki. Nie, nie ma takiej możliwości. Dodanie do naszej pizzy, owszem. No, pizza z własnymi składnikami. Nie, no, nie ma takiej możliwości. A można pizzę ze serem i do tego składniki dobrać? Dobrze. No. To margarita, tak? Tak, i do tego własne składniki będą. To już zaraz. A ile można składników nasadzić na pizzę? Ile pan chce, pan za wszystko płaci. To słucham pana. Czyli może być taka pizza to nawet... To będzie średnia, duża? To będzie 2 duże. Dwie duże. Dobrze, tak. I słucham pana. Jedna to będzie tak. Jakie składniki? Pierwsza pizza to będzie taka, papryczka, ostra, Carolina Reaper. Nie wiem, co to jest Carolina Reaper, u nas no, jalapeno. Dobra, to niech będzie, jak to pani mówiła, jalapeno? Jalapeno, dobra, tak. Dobra, niech będzie te jalapeno, jeden raz. Tak. Szynka parmerańska, raz. Szynka, już sprawdzę. Parmerańska. Nie ma takiej. Nie, no jest. Parmezańskiej nie ma. To jest taka... No nie. Jest? Dojrzewająca jest albo zwykła. Nie ma takiej, co pan sobie życzy. A pani mi powie, ile czasu ona będzie dojrzewać? Kiedy będzie można ją zjeść, jak przyjdzie? Nie wiem, proszę pana. Znaczy, kiedy będzie można ją zjeść, jak ona przyjdzie? Bo ona będzie dojrzewać jakiś czas, tak? Rozłączyła się, ale mnie olała, ty. A ja na poważnie składałem to zamówienie, bo ja to serio chciałem ten. Ona mówi, że szynka będzie dojrzewać, to się zapytałem, ile czasu. A ona mnie rozłączyła. Halo? Tak? Chciałem zamówić... Halo? Halo? Słychać mnie? Halo. Słychać mnie? Tak. Mokry ojciec. A teraz? Tak. Dobrze? Bo zasięgu nie miałem. Chciałem złożyć zamówienie. Czy mogę pomóc? Niestety już nie przyjmujemy zamówień, już zamykamy, idziemy do domu. Aha, to po co pani się pyta, w czym pani może pomóc? No bo nie wiem, może pan ma jakąś sprawę, może chodzi o jakiś dowód, no to pytam. No to chciałem z panią iść na randkę. No niestety jestem zajęta, przykro mi. Bo pani pracuje w pizzerii, to bym miał darmowe pizze codziennie, by pani przywoziła mi do domu, a ja bym nic nie musiał robić, pani by na mnie pracowała. Bo pani jest bogata, bo pani pracuje w restauracji. Nie wyjdzie. Ja bym tylko leżał. Nie wyjdzie. A pani by mi usługiwała, by pani mi gotowała, nosiła i sprzątała i opłacała mieszkanie. Dałoby radę tak zrobić? Świetnie, plan. Nie ma szans.
Aha, dobra, to idę szukać dalej, na razie. Dziękuję. Nara. Dobra. Dobra, słucham. Halo, witam. Halo? Dzwoniłem się do pizzerni. Do pizzerii, tak. Do pizzerni, tak? Pizzeria, tak, soprano. Chciałem zamówić pizzę na odbiór własny. Odbiór własny jaka? Szefowską. Jaka? Szefowska. Szefowska? Tak. My nie mamy takiej. A pizza szefa jest? Firmowa jest. Nie, no gdzie firmowa? No co pani mi tu wciska za kity? Dobra, będą własne składniki. Jakie składniki? Bo u nas na Białymstoku to szefowska to są własne składniki. Jeszcze raz? U nas w Białymstoku szefowska pizza to są własne składniki. Ja tu jestem na wczasach teraz. Ale pan się dzwonił do Radomia. No tak, ale myślałem, że tu jest to samo. Bo tu mnie Grażyna kazała. Aha. Grażynka mi kazała zadzwonić. Dobra, to będzie pizza jakaś średnia, bo na noc się nie ma co. Bo na noc się nie ma co obiadać. I to będzie tak. Serek, żółty gouda albo cheddar. Wysmarowana sosem pomidorowym cała będzie. Tak, to jest standard. Sos pomidorowy i ser to już jest standardowo na pizzę. Aha, czyli to jest za darmo, tak? Tak. Dobra, to będzie tylko to. Chyba, że pan będzie chciał to podwójny... Nie, jak za darmo, jak za darmo to będzie tylko ten ser i to wszystko. Numer kontaktowy? Ten, co dzwonię teraz. I to będzie za darmo, tak? Pizza nie będzie za darmo, sos i ser jest w standardzie pizzy. No tak, ale pani mówiła, że ze serem i z tym za darmo jest, tak? Czy nie? Powiedziałam, że są standardowe, sos i ser. Nie mamy za darmo pizzy. Aha, a za ile będzie? Za ile pieniędzy? Ty, rozłączyła się. Zaraz mnie chuj szczeli. Do studenckiej AWF, słucham. Witam. Witam. Kto mówi? Telefonuję w takiej sprawie do pani. Tak. Bo jestem tu nowy na akademiku, jutro jadę do domu. Tak. I chciałem się dowiedzieć, czy istnieje szansa, żeby... Czy w pokoju można zostawić papierosy i alkohol i nie zabierać ze sobą? Pan do mnie dzwoni w takiej sprawie? No bo nie wiem, czy mogę to zostawić, czy nikt mi tego nie zabierze, jak zostawię. Czy ktoś wchodzi do pokoju, jak mnie nie ma, czy... Ale pan zwalnia pokój, czy jakby nie rozumiem? Nie, ja jadę do domu jutro odpocząć. Na ile dni? No na weekend cały. Ale pan nie musi zwalniać pokoju, tak? Pan ma dalszą umowę. Cały czas ma pan umowę, tak? No tak, i czy mogę tam zostawić alkohol i papierosy? Czy nikt tam nie wejdzie i nie będzie grzebał? No raczej nie, no to jest niemożliwe. No dobra, to zostawię se. Nikt nie robi tego, tylko mówię, jak ja myślałam, że tutaj, bo co innego, jakby pan, nie wiem, miał na przykład, nie wiem, pokój zmienić, tak, i tak dalej, aha. Nie? Nie, ja zostaję w tym. Albo na wakacje na 2 miesiące, no to aha. Wtedy muszą wejść i tam posprzątać, nie? Aha, nie, no to ja zostaję w tym, tylko na weekend jadę. No to nie ma sprawy, no pewnie, to tam nie obchodzi nas, co studenci mają. Aha. Nie? A pani mi jeszcze powie takie coś, halo? Ty, co to? No słucham. Halo, bo coś tu jakieś dzwoniące... No ja przez przypadek tu wdosiłam. Nie się pani martwi, może pan zostawić, tak, nawet jak powiedzie pan na weekend, na tydzień, tak? Tylko mówię, jeśli aha. Chodzi o to, jak jest polecenie tej pani Grażynki, tak? Przeniesienie pokoju, czy tam podpisanie, przedłużenie aha. Umowy, no to wiadomo, także wtedy... A pani by mi jeszcze jedną rzecz powiedziała, czy w pokojach można palić papierosy? Nie wolno palić, są czujki. A przez okno? Albo zakryć te czujki? Ja nie gwarantuję, jak nam się włączy alarm, to nam tutaj wskaże na dole licznik, jaki to jest pokój, tak? Aha. Bo się to zdarza i bardzo często. Aha. No i wtedy tutaj kierownik jest przeczulony i tutaj parę osób z tego powodu wyleciało, nie? Aha. No dobra, to dzięki, no na razie. Proszę bardzo, proszę. Ej, myślałem, że ona mnie tak zjebie, a ona jeszcze mi pomogła. Ja pierdzielę. Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do pedała? Jakiego pedała? No tutaj mam zapisany tak numer. Marcin? Skąd wiedziałeś? Ja pierdzielę, ty to mnie zawsze rozpoznasz. Skąd ty to wiedziałeś? No nie. Kto ci dał numer mój? Z którego Discorda? No z Discorda którego?
No. Nyfy Syfy Polska. No nie, bo mi się wydaje, że... Nie. Kto mówi? Nyfy Syfy Polska. Polskie wycieki pornograficzne. Tak się Discord nie. nazywa. No jesteś na tym Discordzie, twój numer jest podany. Czemu takie Discordy śledzisz? No nie śledzę Discordu, tylko po prostu... Człowieku, jesteś na Discordzie Nyfy Syfy. Kurwa, nie rób mnie w konia. Nie jestem na Discordzie NSW żadnym. Jesteś, człowieku, na tym Discordzie, bo tu widnieje twoja nazwa i wszystko, człowieku. Bo teraz mam DC odpalone i nie mam nic takiego. Oglądasz, człowieku, gołe baby, lecisz w chuja, twoja stara się dowie o tym. Twoja stara się o tym dowie, powiedziałem ci. Wszystko jest zapisane. Przekaż Dawidowi, który ci palał ten numer, że ma pierdol pod Eurocashem. Że co ma? Pierdol pod Eurocashem. Człowieku, wpierdol pod Eurocashem, to ty możesz zgadnąć. Czekam na ciebie. Kwitszer wpłacił 5 zł. Halo, witam. Halo? Ja dzwonię w takiej sprawie, bo tutaj na ogłoszeniu znalazłem swój rower. Halo? Tak? Czemu pani sprzedaje mój rower, bo on mi pod kościołem został skradziony? Pod supermarketem. Czemu pani sprzedaje mój rower za 460 zł? Rower Delta 24 cale, zaraz z policją przyjadę. Halo? Halo? Halo, bo nie słychać pani. Halo? Ej, ty piara odebrała i się nie odzywa. Halo? Witam. Dzień dobry. Telefonuję w takiej sprawie, bo tutaj został pan zapisany do naszego programu. Mam do pana do zaproponowania eliksir wzrostu za 99 zł. Czy pan jest zainteresowany tą ofertą? Halo? No, halo. Czy jest pan zainteresowany tą ofertą? Dobra, powiedz grubemu, żeby się walił. Ale pan sobie żarty robi? Marek Łuszkiewicz z tej strony. Mam do pana jeszcze do zaoferowania zabieg kastracji zabieg kastracji za 299 zł. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dozwoniłem się na zakład pogrzebowy. Tak, słucham. Cicho panią słychać. Tak, proszę pana. O, teraz lepiej słychać. Ja chciałem się doinformować, czy pani firma też takie małe trumienki ma. Takie mniejsze. Takie mniejsze trumienki, czy pani firma ma. Oj, w tej chwili ja panu nie powiem, bo nie jestem w zakładzie. Aha, a na zamówienie jakoś by dało radę? Momencik. Bo jest po prostu sytuacja taka, że 4 dni temu wleciała mi mucha do mieszkania. Ja ją złapałem w klatkę i jakieś 5 minut temu złapałem. Ty frajerze! Halo? Ale jak pani się odzywa od tego klienta, tak? Ty frajerze! Ale to jebała, co, babeczka? Witam, jest pan na zakładzie teraz? Nie. A kiedy by pan był na zakładzie? A co się stało? Obudziłem się w trumnie. Uznali, że jestem zmarły, a ja teraz ożyłem. I leżę w trumnie. Leżę zamknięty w trumnie. Na zakładzie. No, na zakładzie trumny nie ma, nie? Ale bez trumny leżę. Szczepałem sobie konia tutaj już i nie mam co robić teraz. Poczytaj książkę. Mógłby pan jakieś 2-3 piwa chociaż przywieźć? Żubry albo Tatry? Dałoby radę? No, dałoby radę. Dobra, to za ile pan będzie? Bo ja na zakładzie sobie śpię teraz. Ej. 3 Tatry niech pan przywiezie. No, do Sławka zadzwoń, bo będzie szybciej. Do Sławka? No. Dobra, dzwonię do Sławka, no na razie. Ej, do jakiego Sławka? On myślał, że ja jestem kolegą jakimś jego. On chyba myślał, że ja... Anisa w pochwę małego Proszę. Dziecka, a następnie Halo, zacznie witam. Płakać i powiedz, że ci penis... Pani Gabriela? Tak. Dzwonię w sprawie usług, to jest aktualne? Zależy jakie. Seksualne.
Oj, to niestety, nie ten numer. Za ile można panią wynająć na całą noc? Oj, no nie wiem, a do czego? No, żeby pani spała ze mną. Oj, to nie wiem, nie wiem. Ile pani chce za to, pani powie, to przeleję wtedy tyle. Tak? Mhm. Nie wiem. 2000? Nie wiem, ale to też się trzeba zastanowić, jak musisz za to komuś płacić, wiesz? 2000 złotych? Za 2000 złotych? Chłopie, no żartujesz chyba. Za 5? Chyba nie ma takiej kwoty. Ej, dobra ty, bo ona jakaś dziwna była. Ona mówi, że nie ma takiej kwoty. Zadzwoń do kebaba Jamuna Płońsk. Kebab... dzwonię w takiej sprawie, pani tu ogłoszenie wystawiła. Patelnia Filipiak. Mhm. To jest aktualne? Ta duża tak, ta mała już się sprzedała. Ta za 40 zł. Tak, to już jest sprzedana. Aha, a ta za 70? Jeszcze nie jest sprzedana. A pani mi jeszcze powie, jaki jest powód sprzedaży tej patelni? Bo to były moje cioci, moja ciocia zmarła i takie lepsze rzeczy sprzedaje. Aha, dobrze. Ej, dobra, rozłączam się. Słucham? Witam, dzwonię w sprawie patelni, to jest aktualne? Aktualne. Pan mi powie, ona jest używana czy nowa, bo tu nie jest napisane. Nowe. Nowe? Nowe. I na niej można wszystko usmażyć? To jest do indukcji czy na gaz? Już wychodzę, bo to mi córa usnęła. Żeby spokojnie porozmawiać, wie pan... No to podaje, że indukcja tak samo, nie? Że można na indukcji smażyć, no ja nie miałem okazji, no ale indukcja jest ten. No podaje, aha, że indukcja tak samo można, nie? Aha. Pan mi powie, bo jak jest ta patelnia, to w tej rączce jest taki otwór chyba, czy nie? To znaczy powiem to, teraz nie mam tej patelni przy sobie, aha, żeby spojrzeć, bo to na magazynie tam sobie leży. Ona jest o tyle, no powiem panu tak, no jak się weźmie w rękę, no to czuć, że to nie jest tam taki jakiś bubel, nie jest taka dość masywna, fajna jest. Aha. Ta rączka, ona jest na stałe, nie jest przykryta. Bo ja potrzebuję koniecznie, żeby w tej rączce był taki otwór, bo będę sobie tam wsadzał... Niby? Bo będę sobie tam wacka wsadzał, będę się masturbował tą patelnią. Dałoby radę, żeby był otwór? Bo to jest ważne, bo podczas gotowania jak mi się nudzi, to podejdę, ściągnę skórę z wacka i po prostu tam wsadzam swojego wacka w patelnię. W garki tak samo wsadzam, jak mam garki. Dobra, na razie. No ale halo! Halo! Ty roz... Kto to? Halo? Pani Zofia Bocian? To znaczy tak, może być. Zofia Bocian, tak? No nie, tu jest mama Zofii Bocian, Ewa Bocian. Aha, czyli pani się nazywa Ewa Bocian? Tak. A ja się nazywam Marek Łuszkiewicz i dzwonię w sprawie dużego garku emaliowanego za 20 zł. No ja wiem, wie pan. Coś, czemu nie możesz usunąć tego? Ogłoszenia? Jakiego? Z garkiem. Ono jest nieaktualne, wie pan, jest normalnie mnóstwo telefonów w sprawie tego garka, właśnie tak wystawiliśmy tanio, bo nie wiedziałam, że on się sprzeda. To już ktoś to kupił? Tak, już kupił, jest wysłane i chyba już nawet dotarło. O kurde. No żebym wiedziała, że on ma taki popyt, będzie na ten garnek, to byśmy cenę wyżyli, ale no. I za ile pani by go sprzedała wtedy? No myślę, że nawet dwa razy tyle, wystawiliśmy za 20, a on poszedł za... No za 20 poszedł, ale myślę, że... A pani mi jeszcze powie, bo tu pani ma na sprzedaż takie zielony staniczek i majteczki nad morze. A Zosia, masz zielony staniczek i majteczki? Co? Znaczy kąpielówki, tak? Kąpielówki, strój kąpielówki damski nowe. Tak, no. Za 15 zł. Oczywiście. A jaki jest powód sprzedaży? To znaczy, wie pan co, bo to wszystko córka, ona kiedyś kupiła cały karton nowych kąpielówek, ja potem wyjechałam na studia. A pani mi powie, czy tam piersi rozmiar C się zmieszczą, bo żona ma taki rozmiar. Ale no, jaki rozmiar ma biustu? No C, a ja nie wiem, co to znaczy nawet te C. No dobrze, ja będę wiedziała, jaki to jest rozmiar kąpielówek? Ale który? No,
Jaki to był kolor? Żółty? Halo? No taki zielonkawy. Znaczy może na zdjęciu tak wyszedł, ale jak zielonkawy to chyba żółty. Jaki tam jest rozmiar tych żółtych, żółtego? 40 i chyba 30, mogę jeszcze szybko zobaczyć. No to chyba 40, no to będzie odpowiedni GC właśnie miseczki. Aha, a pani mi powie, co to jest ta miseczka, czy coś takiego? Bo tu żona mi napisała na kartce papieru takie rzeczy, że rozmiar C. A co to jest ta miska? Miska to jest rozmiar biustu, jaki zmieści się w stanitek. Aha. No dobra. To niech będzie. A jak to zamówić? Pan sobie żarty robi, czy nie wiem, co pan nie, robi? Nie, jak to zamówić? Bo gdy na OLX... pan zamówić, to trzeba kliknąć... Kup z przesyłką, tak? Ja już nie wiem, czy pan sobie żartuje. Nie, poważnie, poważnie. Kup z przesyłką. Poważnie. Tak, kup z przesyłką. Aha, i tu mam. Orlen, paczka, ale 2 złoty. Ale chwileczkę, bo córka mówi, że już się sprzedały tamte. Już się sprzedały? Mogę dać nowe ogłoszenia. Ale żeby była to siamiseczka C. Bo... Kurwa, wszystko się sprzedało, no. Zara, nie wytrzymam tego. Witam, pan Janusz? Proszę? Pan Janusz? Nie, nie, pomyłka. Pan Jan. Halo? Tak. No to co pan pierdoli, że nie Janusz? Dzwonię w sprawie, dzwonię w sprawie segmentu, to jest aktualne? Tak. Jestem zainteresowany tym segmentem. Pan mi powie, to jest z tymi głośnikami i z tymi wszystkimi rzeczami, co tam jest? Nie. Aha, a z telewizorem? Nie. O kurde, to trzeba cenę uciąć, bo to panie nie jest tyle warte, co pan tu napisał. Sam segment, sam pusty segment. To sam segment mogę za 500 zł wziąć. Płacił 4 zł. Co zrobił Marcelek po skoszeniu trwały? A ile by pan chciał? Bo 1100 zł... Taki żarcik, jak się nazywam. Stówkę mogę opuścić. Stówkę tylko? Tak. Panie, przecież to ja tirem bym musiał po to podjechać, to więcej na paliwo wyjdzie niż ta stówka. No możliwe, no nie wiem. No panie, no w sklepie będę miał nowy za tyle. Co pan tu wymyśla za ceny chore? No tak to wygląda. Proszę. Panie, z łasy na kasę, to tyle panu powiem. Halo? Jestem. Jest pan łasy na kasę, czy nie? To znaczy nie rozumiem. No, że pan takie ceny tutaj daje, jak za granicą normalnie. No to nie wie pan, no jeżeli za wysoka cena, to no nie musi pan... Ale panie, to za transport, pan nie ma wstydu, że za tyle pieniędzy pan wystawia. Jeszcze tu na lustrze się pan w gaciach za przeproszeniem odbija. I panu Wacka gołego widać. Tak? Tak. No i co? No panie, do widzenia. Takich fotek się nie dodaje w ogóle na ten serwis, co pan wyprawia. No właśnie, a niedziela jest dopiero za 2 dni, a pan... Halo? Halo, co? Witam. Dobry dzień. Zwalony robot. Dzwonię w sprawie lustra. To jest aktualne? Hand wskoczą za kota, kup se lepiej proce i śladów nie będzie. Halo, jeszcze raz pan powie. No, niech pan mówi. Czy te lustro jest aktualne? Tak, jest aktualne. Aktualne? Tak. A pan mi powie, bo tam na tym zdjęciu jakiś taki pedałek jest, się odbija. Czy to też jest na sprzedaż ten gościu? Też. Czyli ten facet w lustrze też jest na sprzedaż, tak? Tak. Bo chciałem kupić te laczki i te skarpetki Kubota, co tam na nogach ma. Nie ma problemu. Jaka to by była cena za to z tym lustrem, z laczkami i z skarpetami? No, złotówkę, ale przyjedź do mnie, to dogadamy się, może zejdę ci do 50 groszy. 50 groszy tylko? No, nie mam problemu. Czemu takie niskie ceny pan ma? To jest podejrzane. No, jakie podejrzane? No takie niskie ceny? No, a czemu nie? A te lustro za ile? U mnie na Wydrąży, tam jest napisana kwota. 180 zł. No, jak chcesz to może 180 zł i 50 groszy i bierzesz mnie z lustrem. Czyli będziesz ty w zestawie? I lustro. No i lustro, no. Za 180-50, tak? 180 zł i 50 groszy. A to taki tani jesteś? No oczywiście. Rozumiem. Bo ja jestem gejem. Ja też. Też? Tak. O, to dobrze, że dodzwoniłem się. No,
Powiedz mi, czy można się umówić na jakieś BDSM za darmo z tobą? Na co? Na BDSM. A co to jest takiego? Bo nie wiem, nie. No, że zwiążesz mnie do łóżka i będziesz mnie bił jakimiś kijami tymi i rżnąłbie. No oczywiście, że będę cię bił. Czym chcesz? No dobrze. Laskiem czy palał? Jeszcze raz, czym? Że laskiem czy palał? Co chcesz? Wszystko się zrobię. Za uszy cię będę ciągnął. O! Tata! Ej, a ty masz jakiegoś tam syna, słyszę. Nie, o tych, tych chamie jeden ty. Ja lubię dzieci też, wiesz? O tych co lubisz? Dzieci lubię. I teraz masz w zamknięciu jakieś dzieci tam? Oczywiście, w klatce trzymam. I co robisz z tymi dziećmi? Za uszy je ciągnę. Aha. No. Nie, to ja nie wiem, ja się z tobą nie chcę jednak umawiać, na razie. No, do widzenia, dobra. Ty, co za typ, a co jak on prawdę mówił? Ej, a co jak on prawdę mówił? Dzwońcie na ECPU Polska, widzowie. Dzwońcie na ECPU Polska, co jak on prawdę mówił? Ej, jak chcecie słyszeć telefony, to na YouTube'a wbijajcie. Kanał Robalini Live. 2 złote. Gargamel 2 złote. To dupę cwelu, jebany ży... Człowieku, tobie chuj na dupę, po pierwsze, frajerze jebany. Dobra, czekajcie, muszę pejsa... Wpłacił 10 złotych. 10 złotych! Robalini szef miał. 10 zł od szefa dostałem. Dzięki za 10 zł, szefie. Dobra, czekajcie, ja muszę pace of cardy dodać teraz. 20,72. Jak coś, cel donate'ów jest na nowy pokój, żeby go umeblować elegancko. Wczoraj miał być nowy pokój, ale live'a nie było. Człowieku, ja nie mówiłem, że nowy pokój jutro będzie. Nowy pokój już był na live'ie nawet. Człowieku, nowy pokój już był. Dwa... Albik wpłacił 5 zł. Były 3 live'y w nowym 7. pokoju. Albik 5 zł. Dzięki Albik za 5 zł szefowskie. I to jest prawdziwy szef. 5 zł wysłał. Dobra, jak coś to już dodałem, to do celu. Sprzedam. Dobra. Dzwonię w sprawie samochodu Fiat Multipla. To jest aktualne? Aktualne. Czy ktoś już wykupił? Nie, nikt nie kupi. Aktualne jest ogłoszenie. Kiedy można podjechać po ten samochód, go obejrzeć i jakąś jazdę testową? A kiedy panu pasuje? No jutro nawet. Bo jutro jest niedziela, to wolna od pracy mam. Dobrze, nie ma problemu, proszę pana. A pani mi powie, miał jakiś wypadek, bo tu z przodu jest zderzak zarysowany. Nie, proszę pana, auto jest w 100% bezwypadkowe i tak jak napisane w ogłoszeniu, nigdzie nie malowane i bez rdzy. Ale mi chodzi o to, że nie rdza, tylko chodzi mi o to, że tam jest taki, no na zderzaku takie zarysowanie ostre. Ja tam powiem panu szczerze, że nie wiem jakim pan cudem widzi te zarysowania, bo ja oryginale i w naturze ich nie widzę, no to ja nie wiem. Aha, może to słońce tak świeci. Nie, proszę pana, nie ma żadnych zarysowań. Aha. Pani mi powie, oleje były wymieniane w tym aucie? Tak, proszę pana. No i pięknie. Czyli jutro by było można po niego podjechać. No czy jak pan się zdecyduje, to zapraszam serdecznie. To znaczy obejrzeć i na jazdę próbną, żebym tam tak obok posiedział, żeby pani kierowała. Proszę pana, powiedziałam panu wyraźnie. Bo, nie ma problemu. Bo syn zdał prawo jazdy wczoraj i to będzie dla syna na pierwszy samochód. No to jak zdał prawo jazdy wczoraj, to wydaje mi się, że dzisiaj nie siądzie na pewno za samochód. No, ale ja będę kupował go. No dobrze, no to dlatego ja będę jechać, a nie pan. No tak, ja mówię, że pani będzie jechać. Że? No to zapraszam. O której godzinie? O której panu pasuje. I to jest na paliwo rakietowe ten samochód, tak? Tak, proszę pana, ma skrzydła i jeszcze umie latać, a szczerze mówiąc, jeszcze do Dubaju doleci. Aha, czyli to jest taki bolid typowy. Tak, tak, proszę pana, i powiem panu szczerze, że w tym wypadku ten bolid to Dubaj i z powrotem zrobi bez żadnego problemu. O. No i pięknie. A jeszcze na jednym baku i powiem panu, że nic pan za to nie zapłaci. A te rączki tam z tyłu na siedzeniu się nie urwią, jak się tak mocniej złapie? No myślę, że chyba, że pan ma chujowe ręce. No to się mogą urwać, ale ogólnie rączki w samochodzie są bardzo dobre. I jeszcze mam takie pytanie, czy ludzie się nie wyśmiewają, jak się tym samochodem jeździ po ulicach? Czy nie wytykają palcami i tak dalej?
Wie pan co, no jak tacy debile dzwonią, to myślę, że tylko tacy debile są do wyśmiewania. A czemu panie mnie obraża, jak ja dzwonię w sprawie auta i zadaję pytania? Proszę pana, nie pana obraziłam, tylko powiedziałam, że debile dzwonią, a to nie jest pana obraża. No czyli pani miała mnie na myśli, tak? Nie, proszę pana, ja tego nie powiedziałam wprost. A pani mi powie, co to tam za facet się odzywa, za przeproszeniem? A to pana jeszcze na dodatek, że pan jest nienormalny, inaczej, to jeszcze na dodatek ma pan jakieś, nie wiem, zmysły? No nie, bo... Ponadnormalne, bo ja nie słyszę żadnego faceta, no chyba, że pan ma omamy wzrokowo-słuchowe. Nie, po prostu pani się nie zna na samochodach i tam jakiś za przeproszeniem fagas musi pani podpowiadać, czy oleje wymienione, czy to zrobione. Wie pan co, fagasem to pan jest. Na co, to jest dziewczyna, a nie fagas? Fagas to jest chłopak, nie. Tak? Nie, pan jest fagasem. No, ja też jestem. A pani mi pani tego fagasa mi da do telefonu teraz. Jak jest taki mądry i się tam udziela w tle. Proszę pana, pan jest chujem i proszę do mnie więcej nie dzwonić. Nie, to pani fagas jest chujem i ja tu dzwonię w sprawie samochodu, a pani mnie obraża, tak? A pan jest chujem? Ej, róbcie szoty z tego. Ciewgałe. Czemu głosówki kosztują? Zadzwona koleżanka wpłacił 3 złote. Halo, witam. Robalini, nie bij kota, proszę, witam. I zadzwoń do... Ja dzwonię w sprawie auta Fiat Haltipla, to czy to jest aktualny samochód? Za 7500? No pan żarty robi sobie tak, chłopcy, czy poważnie pan się pyta? W sensie? Jakie żarty? No nie, bo wczoraj miałem żart taki, że taki brzydki samochód i po co to wystawiam w ogóle, nie? Aha. Nie, no ja na poważnie dzwonię, bo tu syn zdał prawo jazdy i bo chciałem kupić takie nie za dobre auto, żeby nie rozwalił od razu, na pierwszy raz. No jest aktualne, no, wie pan. Jest taki samochód, jaki jest, tylko gówniarz mi to dzwonił, że taki brzydki samochód się nie dziwi, że nie sprzedany jest, nie no. A Multipla ma swoje serce, ma swoje... coś, urok jest brzydki, ale ma swój urok, nie? No dla mnie to jest przepiękny... Jest aktualne. Dla mnie to jest przepiękny, wygodny samochód, bo tak, skrzynia biegów jest na tej desce i to wygodnie się biegi zmienia, mało pali paliwa. No ja ten samochód poznałem 20 lat temu, jak przyjechali z Nowego Sącza do mnie. Właśnie Multiplą tą jedynką. Brzydkie to było jak noc poślubna, ale w środku jak usiadłem się, to wygoda niesamowita, nie? No ja wiem właśnie, rodzinę można włożyć, bo to ma dużo foteli, no normalnie jak taki minibus. Tak, no tam wiesz, później jak mi ten, tam wie pan, za przeproszenie, ten gówniarz powiedział, to z tego nawet mini kampera może robić, jakieś z tyłu można dołożyć jakiś namiot. Ja tego, ja wie pan, ja tego nie robiłem tego, takie rzeczy, nie? Aha. No tam jest sobie problem, bo w Niemczech nie potrzeba mieć legalizacji buty. Ej, dobra, szkoda mi go. Sobie szkoda mi go. Ej, szkoda mi go. Nie, rozłączyłem się, szkoda mi tego typa. Jeszcze se nalepił ten. Tam... Halo. Halo, witam. Witam. Dodzwoniłem się do Drugie Życie Aut? Tak. Jestem zainteresowany tym autem. Za 3000... Za 3300... Telefon w poniedziałek. W poniedziałek? Nie pracujemy teraz. W poniedziałek dopiero? Tak, nie pracujemy teraz. To co to jest za firma, że w weekendy sobie wolne robi, zamiast pracować cały czas? Taka, która się szanuje. No proszę pana, no tak to by pan zarobił pieniądze, a tak to pan odmawia sprzedaży, tak? Możliwe. Za przeproszeniem, pan se wolne w weekend robi i pan nie ma co do gara teraz włożyć, bo se pan wolne urządza. A pan ma bardzo słabą imprezę, skoro pan sobie dzwoni po różnych osobach, żeby się pobawić. Jaką imprezę? Jaką imprezę? Wpłacił 3 zł. Ja nie mam żadnej imprezy. Halo? Halo, dzień dobry. Halo, witam. Ja się kontaktuję w takiej sprawie, bo tu pan uszkodził w naszym sklepie hulajnogę. Sprawdziliśmy teraz na monitoringu. Pana dane uzyskaliśmy tutaj od policji miejscowej, bo po prostu pan jest znany tutaj w tych okolicach. Aha. A czemu pan uszkodził hulajnogę u nas w sklepie? Pan tego nawet nie zgłosił, nie oddał pieniędzy. Wie pan, że to jest przestępstwo. Ania. No wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Marcin z tej strony, pracownik sklepu tutaj z działem hulajnóg. Aha. Wie pan, ile kosztowała ta hulajnoga?
chwilę. No pan powie, ile kosztowała. Tam postępek. No właśnie, to czemu pan ją zniszczył? No, proszę pana, spadła mi po prostu. No ale ja tu widzę na monitoringu, że panu nie spadła niechcący. Tylko, no pan sam wie, co pan robił, tak? No dobrze, proszę pana, ile to wyniesie koszty? No, całą cenę hulajnogi, ta co jest tutaj, 1899 zł. Aha. No, co teraz zrobimy? No to ja przyjdę w poniedziałek. A jeszcze mam pytanie, czemu podajesz numer do siebie? Ale o co panu chodzi? No ale o co panu chodzi? No powiedz teraz prawdę całą. Ale... No, ja jestem psychologiem, ja słyszę to po głosie. Czemu podajesz numer do siebie, powiedz mi? Synek, bo jak ja cię pierdolnę, to cię krew zaleje. Czemu podajesz numer do siebie? Proszę pana, co pan, jakie żarty robi? Żarty? To ty se robisz, że zepsułeś hulajnogę, tak? Żegnam pana. Co pan opowiada za głupoty? No, numer do siebie podajesz, myślisz, że jesteś kozak? Dobra, to był numer człowieku fejkowy. To był fejkowy numer, a wy mi każecie tam dzwonić. Halo, witam? Dodzwoniłem się do handlarza Passatów? Z niedawno. Handlarza to No ale pan sprzedaje auto, tak? Passata? No tak. Jestem zainteresowany tym samochodem. Halo? Bo przerywa pana. Może pan wyciągnąć fiuta z buzi, bo pana przerywa. Halo? Halo? Czy może pan wyciągnąć fiuta z buzi, bo pana przerywa? Dobra, co? Chciałem zakupić, ale pan jest jakiś pijany? Że pan się śmieje nie wiadomo z czego? No tak. No to ja, czyli pan mi nie sprzeda samochodu, tak? Nie wiem, to sprzedam. No ale pijany pan chce sprzedawać? No to, a co to? No panie, jak pan jest pijany, to pan idzie spać i pan ludzi nie denerwuje, tak? Ale bawi to pana? Bawi cię to? Alkoholiku pieprzony? O, alkoholiku. No jak pan jest pijany w taki dzień? No w 29 lipca pan jest nachlany, tak? Tak, te żarty się nie udają. Ej, dobra, on jest jakiś nachlany, ty. Rozłączyłem się z nim.